Cześć, witam Was serdecznie. Mamy koniec maja, więc najwyższy czas na czytelnicze podsumowanie tego miesiąca. I powiem Wam szczerze, że znowu nie spodziewałam się, że tych książek będzie aż tak dużo, zwłaszcza że w tym miesiącu jakoś nieszczególnie chciało mi się czytać. Miałam takiego trochę kaca książkowego, trochę lenia książkowego i nie spodziewałam się, że tych pozycji będzie znowu 16 czy 17, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Na pierwszy ogień poszły książki, o których mówiłam Wam w filmie o książkach z motywem LGBT, czyli Simon oraz inni Homo Sapiens, The Art of Being Normal, More Happy Than Not i Everything Leads To. O tych książkach mówiłam więcej w tamtym filmie, więc nie będę się teraz rozwodzić. Powiem tylko, że wszystkie są warte przeczytania i tak jak zaczęłam od Simona, tak potem zaczęłam szukać książek z podobnym tematem, z podobnym motywem i trafiłam na te wszystkie pozostałe. Także jeśli ten motyw Was interesuje, to odsyłam do filmu, link będzie oczywiście na dole. Następnie przeczytałam dwie książki Casey West, czyli P.S. I Like You i The Distance Between Us. Ta ostatnia książka wyszła ostatnio w Polsce jako Chłopak z innej bajki bodajże. Obie są bardzo przyjemne, bardzo lekkie, zabawne, takie powiedziałabym wakacyjne i letnie, tak jak zresztą wszystkie książki tej autorki. Czytałam je z wielką przyjemnością, zwłaszcza P.S. I Like You mi się bardzo podobało, bo czytałam je niedługo po tym, jak przeczytałam Simona. A w Simonie była właśnie wymiana mailowa, tak jakby z anonimowym człowiekiem, z takim wirtualnym znajomym, a tutaj dziewczyna wymienia się korespondencją pod ławką z kimś ze szkoły i też nie wie z kim. Także sam pomysł jest oczywiście nieszczególnie oryginalny, ale mimo wszystko bardzo dobrze się to czyta. O kolejnej pozycji trochę więcej opowiem Wam, kiedy już oficjalnie wyjdzie, bo ja czytałam wersję oczywiście przedpremierową. To nowa książka fantastyczna, pierwszy tom Kronik Jaru, czyli Księga Luster Adama Fabera. To książka, która wykorzystuje motyw gadających jednorożców, coś w rodzaju fal i do tego mamy też czarownice, wiedźmy i różne magiczne umiejętności. Także chociaż książka nie jest szczególnie skomplikowana, to bardzo miło mi się ją czytało i chociaż to nie jest taka, wiecie, górnolotna fantastyka, taka bardzo trudna, to jednak fajnie było się jakby zanurzyć w tym nowym świecie. Kolejna pozycja to Złodziej Dusz Anety Jadowskiej, czyli pierwszy tom serii o Dorze Wilk. Opowiadałam Wam już bodajże w ostatnim filmie kilka słów na temat tej serii, więc jakby nie chcę się rozwodzić, ale właśnie w tej książce mamy i motyw walki o duszę, i fajną babkę, która nie daje sobie w kaszę dmuchać, i fajny styl, i wszystko jest zabawne, i ten świat wykrowany niesamowicie mi się podoba. Także ta seria dużo bardziej przypada mi do gustu niż ta seria o Nikicie, czyli tam dziewczyna z dzielnicy cudów i akuszeru bogu. Także dla mnie, jeśli któraś seria Anety Jadowskiej, to właśnie ta. Zaczęłam od pierwszego tomu, jak tylko skończyłam, to zaraz wypożyczyłam 5 kolejnych i mam nadzieję, że mnie nie rozczarują. I dalej pierwsza książka, którą mogę Wam fizycznie pokazać, czyli Księga kłamstw Terry Teri. Ostatnio jakieś te księgi zrobiły się strasznie popularne, bo i Księga Luster, i Księga kłamstw, i różnych innych rzeczy. W każdym razie, to jest thriller psychologiczny, który z tą psychologicznością tak naprawdę ma niezbyt wiele wspólnego. Mi się podobał tak średnio, nie jestem jego ogromną fanką, ale nie będę też bardzo krytykować. Recenzja książki oczywiście znajduje się na kanale, więc podlinkuję Wam ją w opisie na dole. Ja się plasuję w swojej opinii gdzieś między entuzjazmem pani Marioli z kanału Przekartkowane, a sceptycyzmem Zuzy. Ja jestem tak po środku, ani mnie ta książka tak naprawdę ziębi, ani grzeje, pomysł był fajny, czegoś w realizacji troszeczkę zabrakło, ale generalnie przeczytać można, nie jest to zła literatura, naprawdę ja spędziłam z nią miło czas. Następnie w maju zabrałam się za Guerrę, nową książkę Marisy Darwood, która jeszcze oficjalnie nie ma swojej premiery, nie ma nawet wyznaczonej daty premiery, bo ja miałam okazję być swego rodzaju beta readerem, czyli czytałam taką wersję bardzo surową, zaraz po napisaniu, gdzieś tam miałam możliwość wyrażenia opinii, wprowadzenia drobnych zmian, w sensie zasugerowania pewnych zmian i powiem Wam, że to jest kolejna książka, która jeśli wyjdzie niebawem, to na pewno Was zaskoczy. To znowu, to jest niby bardzo prosty motyw, tak jak wszystkie książki Marisy Darwood, i Principium, i Luonto, one wszystkie wykorzystują prosty motyw, ale świat zbudowany wokół nich jest tak niesamowity i tak po prostu specyficzny, że to jest znowu kolejna książka, którą po prostu musicie przeczytać. Następnie w maju po raz kolejny spotkałam się z moim mężem, czyli z Franco, Kim Holden, bo tak jak wiecie, czytałam tą książkę przedpremierową, miałam okazję pisać rekomendacje na okładkę, ale oczywiście kiedy pojawiła się już w wydaniu papierowym, nie mogłam sobie odmówić przeczytania go po raz kolejny, go, w sensie Franco, i po prostu ja tak bardzo kocham tę historię, jest niesamowita, jest zabawna, jest ciepła, jest poruszająca, po prostu mój książkowy mąż, mur beton, nikomu go nie oddaje, chociaż muszę się trochę podzielić z Gemmą, która jest przyjaciółką Kim Holden i która jest jakby oficjalnie inspiracją do stworzenia postaci Gemmy, która występuje w tej książce, także z nią mogę się podzielić. Generalnie Wam mogę wypożyczyć Franco tylko na czas czytania, potem musicie mi go oddać, bo to jest mój książkowy mąż i to już zostało postanowione. Kolejna książka to Manwhore Katie Evans. Sięgnęłam po tą książkę właściwie dlatego, że bardzo często ją widziałam na Instagramie. Jak już trafiłam na nią w bibliotece, to stwierdziłam, wezmę, potrzebuję czegoś lekkiego, czegoś na rozerwanie się i tak dalej. I dokładnie to mi ta książka zapewniła. Nie była na wysokim poziomie, to jest kropka w kropkę, wypisz, wymaluj, grey. Nic praktycznie oryginalnego, bardzo przeciętny erotyk, ale zakończenie ma takie, że mimo wszystko mam ochotę sięgnąć po kontynuację, bo mimo tego, że zakończenie jest przewidywalne i że de facto możemy się domyślić, co będzie dalej, to i tak jestem ciekawa, jak to zostało dalej rozwiązane. To takie książki właśnie mają to do siebie, takie trashy novels, czyli takie śmieciowe książki. Nie mają wysokiego poziomu, nie mają nic oryginalnego w sobie, a jednocześnie chcemy je czytać, nie wiadomo dlaczego. Pozostając w tych pseudoerotycznych klimatach, Prokurator Pauliny Świst. Ta książka miała łamać tabu, ta książka miała być oryginalna, miała być zachwycająca, miała być czymś, wiecie, czego nie było. Miała ujawniać kulisy polskiej adwokatury, prokuratury i tak dalej, a niestety okazała się bardzo, bardzo przeciętnym erotykiem, w którym tak naprawdę nie ma nic, o czym normalnie społeczeństwo by nie wiedziało. Wielkim tabu i wielką niewiadomą miało być to, że adwokaci, prokuratorzy i tak dalej, prawnicy piją. Wow, niespodzianka. Prawnicy piją tak samo jak przedstawiciele innych zawodów, jak, nie wiem, pielęgniarki, lekarze, kierowcy, sportowcy, no po prostu wszyscy. Każdemu się zdarza i jakby nie rozumiem rozdmuchiwania tego całego motywu na ojejku, wielkie tabu i łamanie, wiecie, jakichś stereotypów, nie wiadomo co. Autorka chciała zrobić wokół tego wielkie zamieszanie i tak naprawdę ani wątki prawniczo-obyczajowo-kryminalne nie są w tej książce szczególnie rozbudowane i ciekawe. Trochę nie mają rąk i nóg i trochę się mieszają miejscami. Ani te wątki erotyczne nie są interesujące, bo każda scena jest dokładnie taka sama. Czytając, byłam autentycznie zażenowana. Kolejna książka absolutnie złamała mi serce i płakałam po niej równie mocno co po Promyczku, jeśli nie nawet bardziej. Po prostu coś wspaniałego, coś przepięknego, coś genialnego. Nie powiem, że bez wad, ale w przypadku tej książki jestem w stanie wszystkie wady wybaczyć. Jest po prostu genialna. 1000 pocałunków Tilly Cole, czyli nowość od wydawnictwa Filia. Chciałam zrobić na jej temat całą recenzję, ale doszłam do wniosku, że nie mogę wam niczego zdradzić. Nie chcę, bo chcę, żebyście sięgnęli po tą książkę nie wiedząc, co się stanie. Bo jeśli powiedziałabym wam cokolwiek na temat bohaterów, na temat fabuły, to mogłabym przypadkiem coś zaspoilerować. Pomyślcie tylko, że ta książka jest symboliczna, że jest piękna, że opisuje miłość, ale taką, nie taką typową nastoletnią. Nie jest taka bardzo ewidentna, bardzo wprost. Po prostu jest przepiękna, jest magiczna i musicie ją przeczytać. Tak jak kazałam wam przeczytać Promyczka, tak każę wam przeczytać 1000 pocałunków i mam nadzieję, że nikt nie będzie rozczarowany. W razie czego z pretensjami możecie przychodzić do mnie. Przedostatnia książka w majowym zestawieniu to nowość od brytyjskiej mistrzyni thrillera, czyli Szóste Okno Rachel Abbott. Tak jak wiecie, ja książki tej autorki bardzo lubię, zawsze mnie wciągają, zawsze mnie zaskakują i w przypadku Szóstego Okna nie było inaczej. I ten wątek obyczajowy jest interesujący i wątek tej tajemnicy, wątek kryminalny jest też bardzo wciągający. To jest zdecydowanie książka na wysokim poziomie, także jeśli lubicie dobre thrillery, kryminalne thrillery, psychologiczne, to Szóste Okno i w ogóle ta autorka, jej twórczość to jest coś, po co powinniście sięgnąć. Tutaj jest i tajemnica, i zaskoczenie i tak naprawdę do ostatniej chwili nie jest wszystko pewne. Nawet na ostatnich stronach nie wszystko się rozwiązuje. Także są po prostu genialne smaczki, autorka wie, jak tworzyć ten gatunek, wie, jak zaskoczyć czytelnika i po prostu jej książki to jest dla mnie pewnik. Wiem, że jeśli sięgnę po książkę Rachel Abbott, to nie będę rozczarowana i nie przewidzę zakończenia. I na sam koniec została mi francuska nowość autorki jednego z tomów U4, czyli Punkt. Książka bardzo specyficzna, bo nie wiem do końca, co powinnam o niej myśleć. Będę mówić na jej temat troszeczkę więcej w recenzji, być może to będzie kolejny odcinek albo za dwa odcinki, tak jakby. Bo mam mieszane uczucia, jakby z jednej strony książka mi się podoba, bo podoba mi się koncept, podoba mi się sposób, w jaki zostały wykreowane postaci, w jaki został wykreowany cały ten świat. Bardzo mi się podoba też wydanie książki, ale z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, miałam w czasie lektury, że gdzieś tą książkę już czytałam. A to jest oczywiście niemożliwe, no bo to jest zupełna nowość, to jest premiera, ja generalnie w literaturze francuskiej się nie odnajduję, to znaczy jakby nie szukam nowości i tak dalej, więc nie mogłam czytać tej książki, a jednocześnie miałam takie dziwne poczucie déjà vu, że już skądś to znam. Więcej oczywiście opowiem w recenzji, tak jak mówiłam, także wyczekujcie, będzie niebawem na kanale. To tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jak zwykle po moim podsumowaniu miesiąca czekam na wasze podsumowania. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, ile udało wam się przeczytać książek, jakie tytuły, czy może znacie coś z tego, o czym mówiłam dzisiaj. Dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, że możecie subskrybować mój kanał przez wciśnięcie tego czerwonego przycisku na dole. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!